Cześć, witam was bardzo serdecznie. To będzie taki krótki film odnośnie najnowszej zmiany, jaką Riot chce wprowadzić od patcha kolejnego, czyli patcha 11.21. I tak jak widzicie w tytule, to będzie wyłączenie czatu ogólnego. I to oznacza dosłownie wyłączenie all chatu. Czyli nie będzie można się już komunikować pomiędzy drużyną przeciwną. Czat będzie wyłączony w kolejkach dobieranych, czyli to oznacza, że chyba na customach nie będzie wyłączony czat. Ale jak włączycie normala, włączycie drafta i najważniejsze rankedy, to czatu nie będzie. Tak naprawdę najważniejsza zmiana jest taka, że nie będzie czatu na rankedach i też w ogóle od następnego patcha. Ciekawe, że to jest od następnego patcha. Myślałem, że to będzie gdzieś w presezonie albo coś, ale tutaj rzeczywiście od razu to wlatuje. Także no, tutaj uzasadnieniem jakby Riotu w tym artykule na to, że all chat zostanie wyłączony. Wiadomo, zwykły czat zostaje. Zostają też emotki, zostają też maestry, bla bla bla, ale ten all chat odchodzi dlatego, że przeważa znacznie interakcje negatywne nad pozytywnymi. I no, chyba każdy się zgodzi, że na all chacie raczej nie ma rzeczy pozytywnych. Ja sam jak grałem, to wydaje mi się, że to będzie jakieś 5, może 10% pozytywnych interakcji między graczami, a zwykle to jest najczęściej w sumie, to jest coś w stylu, że ktoś pisze report kogoś tam, no nie? To ciekawe w sumie, jak to będzie teraz wyglądać, bo no rip razy 9 w sumie. Oczywiście po grze można to napisać, ale już nie będzie dało się napisać 9 razy mit albo coś takiego, no nie? Teraz będzie trzeba pisać 4 razy mit. Na zwykłym czacie, także ciekawa zmiana od Riotu, moim zdaniem na plus. Moim zdaniem na plus zawsze mówiłem i zawsze byłem zwolennikiem tego, że all chat powinno się wyłączyć, przynajmniej u siebie, samemu sobie wyłączyć, każdy powinien, żeby się no, nie babrać w to, jakby nic nie daje wam all chat. Dosłownie nie ma żadnej wartości pozytywnej z all chatu. Także aż jestem ciekaw, od kolejnego patcha, jak będą wyglądać rankedy. Chyba sobie aż pogram, bo kusi. Tutaj też Riot pisze, że będzie to słabe, że nie można już zaprosić kogoś do tańca na baronie i tak dalej. No, także pewien kamień milowy tutaj zostaje pogrzebany. Pewna era zostaje tutaj pogrzebana. Kończy się coś pięknego, aczkolwiek toksycznego i no co, no musimy pożegnać czat. Jestem ciekaw w sumie, co myślicie o takiej zmianie. Mi się wydaje, że bardzo na plus. Jakbym miał powiedzieć tak od 1 do 10, jak pozytywna ta zmiana jest, to wydaje mi się, że to jest 9. To jest jedna z lepszych zmian, jakie można było wprowadzić na kolejce rankingowej. Ale właśnie, wydaje mi się, że mogliby to zrobić tylko na rankedach, no nie? Mogliby to już... już kogo te normale w ogóle obchodzą? Albo jakieś urfy, albo coś takiego, bo to wszystkie kolejki dobierane są, nie? No to... mogliby to na rankedach wywalić, a reszta powinna być, bo... nikogo nie obchodzi nic poza rankedami w tej grze, tak naprawdę, no nie? Ale dobra, no... fajna zmiana.